Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suszu oprócz realizacji głównych zadań z dziedziny polityki społecznej państwa współpracuje z organizacjami pozarządowymi. Jedną z nich są banki żywności, które powstały pod koniec lat 60. ubiegłego wieku. W Polsce pierwsze tego typu federacje rozpoczęły swoją działalność w 1997 roku. Mamy podpisaną umowę z Bankiem Żywności w Elblągu, a Regionalnym Centrum Wolontariatu w Elblągu także, które przekazuje nam żywność, gdyż my jako Ośrodek Pomocy Społecznej nie możemy bezpośrednio otrzymywać tej żywności. Pierwszy bank gromadził żywność, której termin ważności miał ulec wkrótce przeterminowaniu i przekazywał jej jadłodajniom. Dziś udzielają bezpłatnej pomocy żywnościowej na szeroką skalę, często przyjmując dary od prywatnych i fizycznych podmiotów. Organizują zbiórki na terenie całego kraju, by potem przekazywać je potrzebującym. Obecnie korzysta z programu PEAT 2,5 tysiąca osób z naszej gminy. Wydajemy żywność w ciągu najbliższych 3 dni. Wydają ją pracownicy socjalni wraz z podopiecznymi, którzy otrzymują tą żywność. Każdy, kto w okresie przedświątecznym chciałby pomóc osobie potrzebującej w Suszu, może to zrobić w prosty sposób. Powinny do nas się zgłosić, mogą pomóc zarówno w formie żywności, jak i w formie rzeczowej, czy jakiś meblem, odzież, czy jakakolwiek pomoc. Na początku swojej działalności banki żywności w Polsce pomagały 7 tysiącom osób w ciągu roku. W 2011 z ich darów skorzystało blisko 100 tysięcy osób.